Merry Christmas, everyone. Czy jakoś tak? No, dobra, ja sobie dam wyżej te słuchawki, bo aktualnie gram na słuchawkach. Kabanos oczywiście nie lubi słyszeć, co się dzieje. Witamy w grze świątecznej Kill Santa. Oczywiście nie wiem, czy YouTube to przepuści, bo YouTube jest teraz tak spierdolony, że szkoda słów. Nie używaj wulgarnych słów. Przepraszam, jest zjebany. A, to też jest wulgarne słowo. No to jest po prostu, brzydko mówiąc, nieadekwatny i lubi się po prostu przyczepiać do byle czego. Gramy kampanię w jakiejś grze, którą oczywiście z cyklu... To ta seria, już powiedziałem, powinna się nazywać Gry znalezione przez Kabanosa. I nie wiem, gdzie Kabanos marnuje czas. No bo w sumie to wczoraj... Jak to się tnie? Wczoraj patrzyłem... Czemu to się tak tnie? Nie wiem. Ja pierdzielę, ej. No dobra, ta gra powinna chodzić w 1000 klatek na sekundę, nie? Ale dobra. O kurde. Co jest jakieś... grane? Co za gówno? Kabanos coś Kill Santa jest. No to se tak myślę, no to nagramy coś świątecznego, nie? W ogóle tutaj... A ty w ogóle mnie słuchasz czy nie? No słucham, ale ja próbuję ogarnąć, co ty się odpierdziela. Tu jakieś hopy do mnie strzelają. Jak sama nazwa wskazuje, masz zabić Mikołaja. Nara. O jest, mam pistolet. HUD z gry w ogóle wszystko przypomina... GTA San Andreas. Kto wpadł na to? Ktoś poszedł na łatwiznę. Ten celownik tak samo, nie? Ten celownik. Wskaźnik. Wskaźnik nad głową. Nawet te bronie, no to tak przecież było w GTA, czy nie? Dobra, bo my musimy tu chyba ustawić po prostu na wysokie. Ta gra jest w ogóle niezoptymalizowana. Kurde, no teraz to można grać. Ludzie złoci. Kaman, z jaką ty słabą kartę graficzną masz, że to nie ogarnęło? Właśnie ta gra jest słaba, a nie moja karta graficzna. To powiedz widzom, jaki masz sprzęt, bo ostatnio to ogrywamy u ciebie. Ja pierdzielę, ty myślisz, że ja pamiętam całą specyfikację mojego komputera? A powiedz tylko kartę graficzną, kogo obchodzi... Nie wiem, no kurde, kogo obchodzi procesor? Ten komputer teraz, żeby ci powiedzieć kartę graficzną. Tak, czego nie rozumiesz? Ja to pamiętam... Jak kupowałem tego komputera? No ale RTX-a jeszcze, na pewno masz, nie? Jeszcze tydzień potem, nie? A tak to już nie pamiętam, bo to było dawno. Dobra, wracając do twojej historii. Po prostu znalazłeś jakąś grę na internetach. No na torrentach, no. O, pięknie mi idzie. Zabij Mikołaja, albo powieź go za jaja. No i teraz po prostu ja sobie chodzę. Czekaj. Leci zajebista świąteczna muzyka, świąteczna oprawa. Wszystko jest świąteczne? Tak. O, pięknie, dwoma strzałami go zabiłem. Na razie chyba popleczników Mikołaja zabijamy. W ogóle, sami widzieliście, jak to w opcjach wygląda. Praktycznie nic ciekawego nie ma. Kompletnie. Gówno jak nie wiem. O kurde. Dobra, Mikołaj zabity. My jesteśmy chyba jakąś alternatywką, elfką. Albo przyszłą, niedoszłą kochanką Mikołaja. Bo mamy zielone włosy. Bardzo mocno wyzywający strój. Obcisły. Który jednym przypadnie do gustu, innym się może nie spodobać. Natomiast co do samej gry, jak widzieliście, musieliśmy zejść... z ultra ustawień na wysokie po prostu. No i tak, chodzimy sobie po jakiejś tam mapie wygenerowanej. RTX 3060. A, taki masz sprzęt. No. RTX 3060, ile on ma gigabajtów? 8? No chyba tak. 8 albo 16, albo 12. No to nie wiem. Ty, to
Ktoś mi wyjaśni, co jest nie tak. Czekaj, bo tu zaraz sprawdzę. I gdzie się podziała moja broń? 16. 16 GB pamięci. No. Ta gra na tym głównie... Czy ta gówniana gra na tej karcie graficznej się tnie na najwyższych ustawieniach? Bo jest gównianie zoptymalizowana na szybko i wrzucona chyba w Early przykład, Access, byle zarabiać. A na przykład no jakieś tam, nie wiem... FC24, no to mi chodzi na Ultra, GTA 5 też na Ultra. Ale takie coś, no to widzisz. Kaszana. Chyba kaszamanna błyskawiczna. Nie wiem, czy w ogóle słychać, ale jakaś sąsiadka napierdziela tam kotlety schabowe. Albo karpia po głowie, bo w końcu są święta. Tak właściwie to nagrywamy to dzień przed Wigilią. Mhm. W sumie to nie wiem, kto robi schabowe na święta. Ale może no, ta... ktoś po prostu. Nevermind. Sąsiadka może robi. Dobra, skupmy się Jezu, może... Jezu, biłem, headshot. Na tym, co widzimy na ekranie. Tak jest. O, patrz, kolejny head. I kolejny head. Fajnie wchodzą. Czyli co, jesteśmy jakąś babą w zielonych włosach i mamy zabijać... Jesteśmy alternatywką z fabryki Mikołaja. Korpo Mikołajowe już nam nie odpowiada. Zbuntowaliśmy się i powiedzieliśmy dość, nie będziemy za najniższą krajową pakować prezentów niegrzecznym dzieciom. Ni huhu. Wkurwiliśmy się i postanowiliśmy po prostu... No nie wiem, jak to opisać. Zrobić bunt jeden wielki. O ty, patrz, bazooka. No to tak. To zmieni broń w ogóle. No masz bazookę. No tak, ale ja no to... No to strzelaj. Ja to bym chciał wyjść teraz z tego metra i przejść na drugą stronę. Aha, skąd oni się tam wzięli? Walnij bazooką, chcę zobaczyć. Aha. Jest! Trafiony. Pyk! Widziałeś to? Zobacz tą bazookę. No dobra, czekaj. No. Aha. Nie no, efekty niczego sobie. No nie, oni się spawną. O kurde. Ała. Ragdoll jest pierwsza klasa, nie powiem. No ale pistoletem też kobiecina potrafi się posługiwać. O, armor mamy, czyli pancerz. Tu kolejny shotgun jakiś. Kamera jest bardzo zwariowana i ten silnik kolizyjny też będzie raczej niczego sobie, nie ma co. Natomiast zastanawia mnie, gdzie tu jest przejście na drugą stronę tego obskurnego metra. Może po prostu wejść do tego metra i któreś drzwi tam po tamtej stronie będą otwarte w końcu. No wiesz, no tutaj przeszedłem, no, nic. Wejść tam do tego metra. No wszedłem, tam nie ma żadnych otwartych drzwi. A skąd wiesz? No bo sprawiłem przed chwilą. Możemy biegać, skakać. Najgorsze jest to, że te debile się spawnują. A, tu jest przejście. W ogóle ten celownik tak spierdzielili. Co za gówno. Który już w głowy. O nie, zabili mnie. Zaraz wezmę tu bazookę, spokojna głowa. Patrz. To celowanie jest takie z dupy. I chyba specjalnie na tą dupę jest ustawione. Dosłownie z dupy. Dlaczego? Spójrzcie na lewą część ekranu, moi drodzy. Muszę być sobie dupę pooglądał, no. Skąd? Ty kutasiarzu jeden. Może tam można też przejść, spróbuj. Ilu tych spermiarzy tu jest? No i właśnie nie mogę tu przejść. O, patrz! Oni się spawnują kompletnie... Tak, to jest o. Akurat niesprawiedliwe. Tak. Prawie życia już nie masz. Mikołaj ma armię z życi. Wejdź tam do tego pociągu, bo tam gdzieś był ten armor, nie? Tak, no właśnie szukam go. On chyba był pewnie na początku. Można coś kupić albo życie polepszyć jakoś. Klakimbel. Jakie to zabawne. Czy można sobie w tym kraju życie polepszyć? Tak, odbierając je sobie. I tym bardzo pesymistycznym akcentem możemy kończyć ten temat. Mikołaju święty, pocałuj mnie w pięty.
Bardzo ładny model metra. Tak, świeci się jak psu jajca. Widać, że to jest polerowane chyba. Jest, mamy armor. No to możemy teraz iść na drugą stronę. Tak, teraz możemy zejść niżej. Ja sobie tylko zmienię broń. Chyba pierdyk. Co, z bazuki będziesz tu walił? No a co się będę cyrtolił? Pedały się tutaj spawnują. Za tobą ktoś tam strzelał. O kurwa. Dobra, to był głupi pomysł. Dobrze. Przechodzimy na SMG. Jest. O, jest kill Santa. Santa! Podwyżkę chciałam! Dawaj bazukę od razu. Weź mu tam. Pieprznij. No i bardzo dobrze. I co, wygraliśmy? Nie, jeszcze nie. Jeszcze żyje? A nie. Spalił się dziad. Żyje! Nie, żyje! Przeładowuj! Go wystrzeliło. Życie by się przydało. No właśnie, bo zaraz jeszcze jeden strzał. No, no i właśnie. To jest to. Jak ale widać, co, jak zabijemy Mikołaja, to mamy następny poziom, czy co? Ciężko powiedzieć, tak szczerze. Tego Mikołaja w ogóle idzie zabić, bo dostał dwa razy z bazuki i dalej się, kurde, dobrze trzyma. Wiesz co, zrobimy tak, od razu biegniemy po armor. I weź nawet do nich tam nie strzelaj, tylko idź od razu tam. Tak, tak zrobimy. Bo przypuszczam, że tu nawet statystyk nie ma killów, zgonów i tak dalej. Tylko chodzi o jedno, żeby zabić Mikołaja. Jest. Co za dziad? Zginął. No to o co, kaman? Dostał heada i się uspokoił. No i co? Dziadyga stary. O, patrz. Może tu będziemy mieli chociaż życie. Jest! Mamy żyćko, świetnie. Ale po co teraz to zebrałeś, jak miałeś w sumie prawie że całe? Tak, też o tym pomyślałem, ale już kif to. Mamy bardzo dużo broni tutaj. Wszystkie podpieprzone chyba z GTA San Andreas. Tego nie rozumiem. Najpierw Mikołaj dostał dwa razy z bazuki i dalej żył. Przeżył. A teraz dostał dwa strzały z jakiegoś tam marnego pistoleciku i dead. Oczywiście ta fizyka tutaj istnieje tak sobie, bo po prostu jest. W ogóle są jakieś poziomy? No tak, ja już pierwszy teraz przeładowujesz. Cztery heady. Elo. Jedyna skuteczność to tutaj walić po głowach. O. Bo inaczej po prostu to nie, no nie przejdziesz tego. Poziom trudności w ogóle jest jakiś niezrównoważony. Po prostu gramy na zasadach, które twórca albo twórcy gry ustalili. Będę pierdolił z wami, frajerzy. Na pewno nie chodzi o to, żeby ich wszystkich zabić, bo ich jest po prostu za dużo i i oni się spawnują w randomowych miejscach. No właśnie. Ale to jest z cyklu tak gówniana gra, że ona by się nadawała w koszu za 10 zł. No ja nie wiem, czy by mi czasem nie było szkoda 10 zł za tyle. No mi by było. Dlatego to się na torrentach. Zupełnie przypadkiem. Wyjebałem salto. Jak widzicie, jesteśmy pro playerami. Dobra, to ja teraz speedrunuję tą grę. To jest bez sensu. Speedrun jak nic, lecimy. Jest Mikołaj? Jest tu Santa. Santa Claus. Już chyba nie ma, bo go zabiłeś. Na to wygląda. Walnąć dwa razy z bazuki. Trochę postrzelać ją, wtedy się zabił. Nie, w sensie, wystarczył jeden headshot i chłopa nie ma. W sensie życie mu się nie odnawia. Czy z powrotem tam idziesz? Nie no, znalazłem następne przejście. Ale ciekawe, że teraz nikt nie wyskakuje. Dziady się nie spawnują, ani nic takiego.
Za szybko idziesz i gra się nie nadąża. O, tutaj są te lamusy. Aha, okej. Okay. Co? No po prostu, bariera, nie? Kule nie przelatują przez barierki. Mhm. No wiesz czemu? No po prostu jest... Bo są barierki. Bo są barierki. Akurat tak strzelaję, że jest cały czas w barierki. Systemu osłon nie ma. Pamiętam kiedyś strzelanki nie istniały bez systemu osłon. W sumie teraz też już. One na dobre się zakorzeniły. Wiem, tak, takie. To zawsze chodzi, nie? Takie, żeby się schować, takie Gears ukryć. Of War na przykład. Kurde, to był sztos. To był przełom niesamowity grać w Gears of War. Jeszcze zanim to wyszło na kompa, to było bardzo dawno temu na Xboxie. Yes, exit! Zdechnij, frajerze. O! Przeszliśmy poziom, juhu, udało się. Gra teraz myśli, co dalej ma zrobić. Po drobnym cięciu... Ej, no co jest? Czemu to się nie chce zniknąć? No kurde! Czemu my zawsze gramy w takie gówniane gry? Bo je ściągasz. No ale ktoś się musi tam wrzucać, nie? Ktoś je musi robić w ogóle. Ja tylko chciałem, żebyśmy nagrali jakiegoś świątecznego gameplaya. A, no i że ściągnął świątecznego krapa, który tnie się, jest niezoptymalizowany, jest zrobiony na szybko przy pomocy gotowych asetów. I tym można w sumie podsumować to gówno. Oprócz tego, że ktoś myślał, że jak zrobi Lara Croft, kurde, w stroju Mikołaja, w bardzo obscenicznym stroju, to że ktoś na to poleci. No i my na to polecieliśmy. Jesteśmy zbuntowaną elfką. I w sumie na tym możemy poprzestać. Wrzucimy jeszcze inną grę tam w odstępie czasowym. Następną, także nie polecamy tego. Trzymajcie się z daleka, tylko my gramy w takie tak badziewia. W ogóle to wesołych świąt! Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Do widzenia!